say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Dzień dobry, kochani. Przechodzimy dzisiaj z kolejną serią gotowania. Dzisiaj zrobimy sobie ciasteczka z jabłkiem i cukierkami krówkami, więc będzie to coś na fajną osłodę takiego dnia. Myślę, że to też będzie fajny dodatek na przykład na święta. Będzie pachniało cynamonem, jabłkiem, coś a la szarlotka. Dobra, do tych ciasteczek będziemy potrzebować 220 g mąki pszennej, jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej, pół jabłka, pół łyżeczki cynamonu, 6 cukierków krówki, kruche najlepiej gdyby były, bo musimy je pokroić. Dodatkowo będzie nam potrzebne jedno jajko w temperaturze pokojowej i 100 g masła. Wszystkie składniki będziecie mieli tutaj wypisane, więc możecie sobie zastopować, zrobić screen. I rozpoczynamy. Oczywiście przepis na całe ciasteczka będzie również w opisie, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia i do zrobienia tych ciasteczek razem ze mną. I pierwszą rzeczą, jaką robimy, to 100 g masła w temperaturze pokojowej będziemy ubijać wraz z połową szklanki cukru pudru. Ubijamy około 5 minut. Następnie będziemy dodawać jajko w temperaturze pokojowej. I teraz dodajemy tutaj jajko w temperaturze pokojowej i ponownie miksujemy około 3 minut. A ja w międzyczasie pokroiłam w drobną kostkę jabłuszko i również kroję w drobną kostkę krówki, cukierki. I za chwilę jabłko będziemy obsypywać mąką i cynamonem, czyli jest tutaj pół łyżeczki cynamonu i jedna łyżeczka mąki. Zaraz to wymieszam i obsypiemy to, obtoczymy tym właśnie nasze jabłuszka. I teraz do oddzielnego naczynia dodajemy 220 g mąki i 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia. Ja już tutaj sobie wszystko wsypałam. I taką mieszankę wsypujemy teraz do misy, dodajemy krówki i dodajemy również jabłka. Wszystko ładnie mieszamy ze sobą i będziemy formować z tego już ciasteczka, więc dobrze by było w tym momencie odpalić piekarnik, nastawić na 180 stopni, niech się już grzeje. Ale pachnie, mówię Wam, obłędnie pachnie. Cynamonem. Cudownie. Ok, zgarniętą masę. Teraz przemieszam jeszcze raz i formujemy ciasteczko, układamy na blaszkę.
takie ciasteczka wkładamy na około 13-14 minut do rozgrzanego piekarnika. No i ciasteczka moje wyszły tak. Mój piekarnik jest bardzo niestabilny i niestety mi lekko popodpalał spody, ale to jest naprawdę delikatnie, a trzymałam dokładnie 13 minut, więc no, trzeba przeobserwować, jak każdy piekarnik dopieka, bo u mnie z jednej strony są bardziej przypieczone, a z drugiej strony o wiele mniej, w zależności które. Więc ten już na przykład nie jest podpalony. Ten też, ale jeszcze nie próbuję, bo gorące. Poczekam, jak wystygną i dam Wam znać, czy są smaczne. Także widzimy się za chwilkę. Ja już, kochani, nie wytrzymałam. Dwa ciasteczka zjadłam i powiem Wam naprawdę, że są genialne. Są naprawdę mega smaczne, pomimo że mi się niektóre przypaliły, ale to też wcale absolutnie tutaj nie przeszkadza, więc bardzo polecam, tylko wyczujcie swój piekarnik. 180 stopni, 13-14 minut, trzeba wybadać, bo to każdy piekarnik inaczej piecze. Więc to by było na tyle, oczywiście przepis zostawię Wam w opisie. To jest przepis ściągnięty gdzieś z internetu, ale o ile go na początku pamiętałam, skąd brałam, o tyle już teraz dłuższy czas był nieużywany, więc po prostu nie pamiętam, co to była za strona. Ale gorąco polecam, więc to nie jest mój żaden wymyślony przepis, tylko jest gdzieś z internetu, tylko naprawdę nie pamiętam, jaka strona, więc zostawię Wam w opisie wszystko, co trzeba i patrzcie na swój piekarnik. I myślę, że ciasteczka bardzo godne polecenia, więc zapraszam do wypieków, będą idealne również na świąteczny stół, tylko trzeba wcześniej sobie może je wypróbować, żeby wiedzieć, żeby na stole nie wylądowały właśnie z taką przypalenizną. W środku wyglądają tak, są mięciutkie, obłędne, po prostu ta krówka, to jabłko, ten cynamon, to daje takie fajne połączenie smaku. Rewelacja. Także kochani, ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, że taki przepis Wam się spodobał, przypadł Wam do gustu i że będziecie z niego również korzystać, więc widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia. Buziaczki, pa!